Cześć, ja nazywam się Szymon Szymański. Wcześniej przez ponad 11 lat pracowałem w reklamie i ogólnie w szeroko pojętej branży Digital, od tego roku zajmuję się swoją własną firmą Matrixo, w której jestem prezesem i założycielem. I zanim w ogóle zacznę mówić, to chciałem zrobić taki mały test i w ogóle śmieszna sytuację, bo jak z kimś rozmawiam albo ogólnie o czymś opowiadam, to lubię wiedzieć, do kogo mówię i tak sobie pomyślałem, że pewnie przyjdzie tyle osób, że nie będę w stanie z nikim pogadać. Osobiście i nagle wszystko przez Google. Okej. Okay, mam do Was takie pytanie. Ile osób z Was e, zajmuje się sprzedażą? Podnieście ręce w górę. Okej. Okay. A ile osób z Was zajmuje się marketingiem? Dobra. E, ile osób z Was pracuje w agencji reklamowej? Okej, okay, nieźle. Ile osób z Was pracuje w startupie? Dobra. I ostatnie pytanie. Ile osób z Was pracuje w marketingu, ale po stronie y, klienta, czyli w jakiejś marce. Okej, okay. no tutaj mamy panią, która na wszystkie, na wszystkie pytania odpowiedziała. Okej, okay, spoko. Dobra, fajnie. Y, to, to, to możemy zacząć. Y, moja prezentacja nazywa się Zmiana i na początku sobie pomyślałem, że ta zmiana będzie takim trochę motywem przewodnim tego wszystkiego, co... Y, co mnie spotkało w tym ostatnim roku, ale stwierdziłem, że zanudzę Was na śmierć, więc nie będę tego robił, opowiem trochę o czymś innym, bo rzeczywiście to była zmiana też w mojego, mojego życia, z takiego powiedzmy świata półkorporacyjnego no bo ciężko agencję reklamową nazwać taką stricte korporacją. Z takiego świata przyniosłem się do świata startupów bardzo chaotycznego, niepółukładanego. I myślę, że fajnie też obrazuje to mój pierwszy, pierwszy dzień w pracy, kiedy skończyłem pracę w agencji. Gdzie pracowałem jako dyrektor zarządzający i y, mieliśmy wtedy takie malutkie 15-metrowe biuro, gdzie siedział mój wspólnik i dwóch programistów. Nie było tam dla mnie miejsca, więc stwierdziłem, że w sumie fajnie popracować sobie w kawiarni. Pojechałem do tej kawiarni, zamówiłem sobie kawę i sok, usiadłem przed, y, przed komputerem przy stoliku, przeskrolowałem Facebooka, wrzuciłem posta, że teraz pracuję w to zapnę komputer i wróciłem do domu, do, do żony i dzieci. Y, i tak naprawdę nie dlatego, że nie miałem nic do roboty, bo miałem bardzo dużo rzeczy do roboty, tylko dlatego, że ten skok, który, który się wykonał w moim życiu przez ten weekend, bo to był piątek, poniedziałek, był tak ogromny, że ja w ogóle nie wiedziałem od czego zacząć. Nie wiedziałem, co mam zrobić na samym początku, mimo tego, że lista tasków była tak długa, że to się, to się w głowie nie mieści. Ale tak naprawdę nie, nie do końca o tym chcę, chcę z Wami porozmawiać, bo chcę z Wami porozmawiać o tym, co, co spowodowało, że. Ja zdecydowałem się na, na rozpoczęcie tego projektu i na, na działanie trochę, trochę po drugiej stronie. Dzisiaj będzie totalnie bez slajdów, y, które będą mówiły o naszym produkcie. Nie będzie y, screenshotów z naszego produktu, ponieważ nie chcę Wam mówić o tym, czym jest produkt. Bardziej chciałem Was zarazić wizją i tym, co, y, co mnie y, pokierowało do tego, żeby to zrobić, i też pokazać Wam. Y, potrzebę, tak to takie fajne słowo w sprzedaży, wygenerować potrzebę, więc trochę, trochę o to mi chodzi, a tak naprawdę chcę wam pokazać, że nie bardzo macie wybór i, i będziecie musieli chyba prędzej czy później pójść, pójść tą drogą. Więc tak naprawdę zmiana jako moja obserwacja kilkunastu lat w reklamie pracy dla największych marek w Polsce i na świecie. I od czego, od czego zaczniemy? Od tego, że Coraz, y, coraz głośniej gadamy, w sensie my jako marki i to widać po wydatkach na marketing, po budżetach, y, po budżetach reklamowych, te wydatki rosną drastycznie i są coraz większe i coraz większe. Po prostu wszyscy wydają coraz więcej pieniędzy. Niestety problem jest taki, że nie mamy zielonego pojęcia, kto jest po drugiej stronie. Wydajemy te pieniądze, walimy tymi pieniędzmi w media, miliony, setki tysięcy, to zależy od skali, od skali firmy, no i tak naprawdę totalnie nie wiemy, kto jest tam po drugiej stronie. A to powoduje, że oni nie chcą nas słuchać, bo my nie wiemy, co mamy do nich mówić. I jakby jest kilka przykładów, które, które mogą to zobrazować. Chociażby to, co ostatnio jest bardzo głośne, czyli adbloki, które ludzie instalują na potęgę, bo po prostu mają dosyć tych... Yy Generycznych, nudnych komunikatów reklamowych, które są bardzo inwazyjne i po prostu przeszkadzają im w konsumowaniu internetu w taki sposób, w jaki by chcieli. A z drugiej strony, bardzo hmm, taka namacalna rzecz, czyli spadek efektywności. To jest krzywa, która pokazuje, jak bardzo, jak bardzo spadła efektywność na przestrzeni ostatnich 10 lat. To jest spadek o, o 10-krotny 10 spadek efektywności. Po prostu ludzie są zmęczeni tą komunikacją reklamową, która w tym momencie jest obecna na, na naszym rynku. I to trochę wynika z takiego naszego przeświadczenia, naszego jako marki, startupu, kogokolwiek kto sprzedaje bądź też y, prowadzi działania marketingowe, że... Y, nam nie wydaje się, że produkt i usługa ma uzupełniać naszych konsumentów albo ich życie, tylko nam się wydaje, że powinno być odwrotnie, że to ten nasz produkt to jest coś, co zmieni ich życie i powinno w ogóle pokierować nim w taki sposób, że oni będą po prostu pożądali tego naszego, naszego produktu. No niestety dzisiaj to już, tak, to już tak nie działa. I w marketingu i sprzedaży to, co jest kluczowe i to, co jest potrzebne, to jest... Zbudowanie kontekstu między produktem a konsumentem i dopasowanie komunikatu reklamowego czy też sprzedażowego do konsumenta. I tutaj taki bardzo prosty, bardzo prosty przykład, który poniekąd generycznie pojawił się na rynku, ale mimo wszystko jest idealnym zobrazowaniem, to jest przykład Euro 2012 i sprzedaży telewizorów. To nie, jakby to nie, sytuacja, w której największa, była największa sprzedaż telewizorów w ogóle w historii polskiego, e, polskiego, polskiej sprzedaży ze sprzętu RTV. Nie dlatego, że ludzie nagle stwierdzili, że potrzebujemy nowy telewizor, tylko dlatego, że pojawił się jakiś konkretny kontekst. Tym kontekstem było Euro 2012, polskie stadiony nowoczesne fajnie by było to wszystko zobaczyć w jakości HD i na możliwie największym, największym ekranie. Więc ten kontekst jest bardzo ważny, bo on naprawdę pozwala nam generować sprzedaż i budować zainteresowanie naszymi produktami czy też usługami. No i pojawia się taki termin. Consumer-Oriented Marketing, który pewnie wszystkim wam, yy, wszystkim wam pewnie jest znany, gdzie tak naprawdę on jest z mojego punktu widzenia idealnym zobrazowaniem tego, że branża reklamowa, branża technologiczna, startupowa gdzieś yy, wpisuje się w tą definicję, że my lubimy bardzo dużo mówić, ale tak naprawdę bardzo mało w związku z tym robimy i pojawia się mnóstwo Nowych terminów, określeń, którymi chcemy zabłysnąć na spotkaniach i w innych miejscach. Nie wiem, omnichannel marketing, multi-channel marketing. Tak naprawdę nikt nie do końca wie, czym to się różni, albo każdy ma swoją definicję tego wszystkiego. No i fajnie jest gdzieś tam na jakimś spotkaniu powiedzieć, to zobaczyć, że po drugiej stronie ktoś nie rozumie i mu wytłumaczyć. A z drugiej strony, jak ktoś nam powie jakiś taki termin i my go nie rozumiemy, to i tak kiwamy głową, że no tak, jasne, to jest super ważne. No i prawda jest taka, że rynek za tym nie nadąża, bo te trendy się zdecydowanie za szybko zmieniają. I my mówimy dzisiaj o, nie wiem, customer-oriented marketingu, a za rok mówimy o czymś zupełnie innym i mówi się, że to już jest suchar, tak, albo te omni-channel, multi -channel to już też są suchary. A, nie wiem, te przykłady takie jak adaptacja, nie wiem telefonów komórkowych, smartfonów, ich użyteczności, to ile lat to trwało, pokazuje kiedy dopiero rynek jest w stanie w ogóle nadążyć za czymś, co można by było nazwać trendem. Potrzebne są lata, żeby to, się, żeby to się wydarzyło. I my trochę za szybko chcemy po prostu dorzucać do tego koszyka, tych buzzwordów kolejne i następne słowa. I to co jest ważne i to co jest jakby nieistotne z punktu widzenia tego, czy my to nazwiemy consumer oriented marketing, czy jakkolwiek inaczej, to jest to, że każdy produkt, Każde działanie marketingowe bądź też sprzedażowe powinno się zaczynać i kończyć na konsumencie. I to jest bardzo ważne i my bardzo często o tym zapominamy, bo w teorii wszyscy to wiemy. Kogokolwiek się o to nie zapytamy, gdziekolwiek nie pójdziemy na spotkanie, z kimkolwiek nie będziemy o tym rozmawiać, to każdy mówi, że tak, oczywiście, to jest bardzo ważne. Ten konsument jest dla nas bardzo istotny, my bardzo zwracamy na niego uwagę. No a potem, jak już przychodzi do praktyki, to okazuje się, że właściwie prawie nikt tego nie robi. No, i pojawia się pytanie, dlaczego oni tego nie robią. Czy dlatego, że to nie działa? No, działa, i wszystkie tak naprawdę badania, ankiety, wyniki tych, wyniki tych badań pokazują, że rzeczywiście to działa. Magazyn-nemarketer.com przeprowadził badanie w USA, w którym ponad 81% konsumentów powiedziało, że o wiele chętniej kupią dany produkt w sklepie internetowym, jeżeli zostanie on do nich zareklamowany, zakomunikowany, w spersonalizowany sposób. Z drugiej strony ponad 89% marketerów w USA odnotowało zwiększenie konwersji w związku z zastosowaniem personalizacji w marketingu. I około 90, 19% wzrost sprzedaży też został zauważony w momencie, w którym rzeczywiście ta personalizacja się, się pojawiła. No i tak naprawdę z tych takich trzech zasadniczych yy, filarów yy, biznesu, czyli produkt, konkurencja, konsument, my gdzieś przez cały czas ciągle kręcimy się dookoła produktu i dookoła konkurencji, co w dzisiejszych czasach jest bardzo zgubne, ponieważ chyba wszyscy tak jak tutaj siedzicie, to zdajecie sobie sprawę z tego, że w dzisiejszych czasach zduplikowanie jakiegokolwiek produktu jest tak proste, że to się w głowie nie mieści, tak, i przykładem tego może być najbogatszy Chińczyk, tak, i Alibaba, który po prostu przez cały czas tylko i wyłącznie na tym Zarabiają bardzo duże pieniądze. Jeżeli coś fajnego pojawi się na rynku, to oni to kopiują, wypuszczają, ludzie to kupują, bo jest dużo tańsze. Z drugiej strony konkurencja, i tutaj mamy całą walkę cenową, yy, i wszyscy chyba wiemy, do czego finalnie prowadzi walka cenowa, i to na pewno nie jest droga, którą jakakolwiek firma, jakiekolwiek przedsiębiorstwo chce pójść, bo finalnie kończy się na tym, że jedyne co robimy, to optymalizujemy koszty. No i pojawia się ten konsument, i pojawia się problem, bo my tak naprawdę nic o nich nie wiemy. I ani o tych, którzy są naszymi obecnymi konsumentami, ani o tych, którzy są naszymi potencjalnymi konsumentami. Ja zawsze pracując w reklamie i gdzieś jakby pracując na briefach, to było tak, że jeżeli trzeba było opisać produkt, to to było pół strony A4, jeżeli trzeba było opisać działania konkurencji, to były trzy strony A4, bo zawsze najłatwiej jest opisywać działania konkurencji. A jak był konsument, to było napisane, że to jest tam kobieta w wieku 25-35 lat ze średniego miasta i ze średnim wykształceniem. No i super, jakby tak naprawdę grupa docelowa stworzona tylko i wyłącznie na potrzeby tego, żeby można było do niej w jakikolwiek sposób dotrzeć mediowo czyli żeby można było sobie tam odpowiednie parametry w jakimkolwiek narzędziu do serwowania reklam ustawić, żeby faktycznie to zrobić. Zazwyczaj to, że to jest kobieta albo że w takim wieku, to było działanie takie czysto intuicyjne i pozwalało nam w ogóle w jakikolwiek sposób zdefiniować tych ludzi. I tutaj też śmieszny paradoks, ponieważ ży, jakby żyjemy w czasach, w których nasi konsumenci albo potencjalni konsumenci wiedzą znacznie więcej o naszym produkcie, niż my wiemy o nich. Czyli tak naprawdę sytuacja jest totalnie odwrócona z punktu widzenia sprzedaży. Zazwyczaj to było w drugą stronę, czyli jeżeli nie wiem, starych w warzywniakach czy gdziekolwiek przychodziła jakaś pani do, do pana, który sprzedawał te, te warzywa, to on zawsze wiedział o niej najwięcej, i był w stanie z nią pogadać, zaczepić i tak dalej. No teraz niestety sytuacja wygląda odwrotnie. No i stąd ta zmiana, jakby ja gdzieś zauważając to stwierdziłem, że y, chciałbym trochę, chciałbym trochę to zmienić i trochę pomóc markom, y, wszystkim, markom, które prowadzą działania marketingowe i sprzedażowe w tym, żeby rzeczywiście mieć możliwość poznania, poznania tych konsumentów i zmienienia trochę tego, w jaki sposób marketing działa. Więc co my tak w ogóle, co my tak w ogóle robimy jako Metrixo? Więc jakby to, co my mamy na sztandarach i to, to, o czym mówimy, to jest to, że my dostarczamy wiedzę o konsumencie. Nasze narzędzie nie powie wam, jak performuje wasza marka, nie powie wam, w jaki sposób pewne działania przełożyły się na to, czy macie więcej lajków, czy mniej lajków. W ogóle wam o tym nie powiemy, ponieważ my w ogóle nie... nie z punktu widzenia wiedzy, którą dostarczamy i wartości, którą dostarczamy, nie skupiamy się na Waszej marce, tylko skupiamy się na konsumencie. Więc powiemy Wam, kim są ludzie, o których mówicie, co powinniście do nich mówić i kim są Wasi konsumenci oraz kim są Wasi potencjalni konsumenci. Jak to robimy? Analizujemy zachowania i aktywności tych ludzi w mediach społecznościowych, i tutaj, tak naprawdę, to, co jest ważne i to, co rzeczywiście robimy, to. Bierzemy pod uwagę całą aktywność konsumentów w, w mediach społecznościowych, czyli całą wiedzę, którą mamy o pojedynczym użytkowniku, co na dzień dzisiejszy przekłada się na tysiące, albo nawet dziesiątki, lub setki tysięcy pojedynczych rekordów, które analizujemy, tylko po to, żeby zbudować metrykę jednego, jednego konsumenta. Dlaczego media społecznościowe? Dlatego, że y, badania w Stanach, w Anglii i też, i też nasze, nasze jakieś tam małe badania, które sobie przeprowadzaliśmy, pokazują nam, że to są najbardziej wartościowe dane, jeżeli chodzi o konsumentów, jakie w tym momencie w ogóle są dostępne, są dostępne na, na rynku. Druga, druga rzecz to jest w ogóle dostępność tych danych, one po prostu są. W sensie każdy, kto ma konto w mediach społecznościowych, zostawia tam jakieś swoje dane i te dane mogą zostać poddane analizie, a do tego jeszcze dostęp do tych danych jest relatywnie prosty, bo w przypadku niektórych mediów społecznościowych to są po prostu otwarte, Otwarte api. W przypadku Facebooka jest to trochę trudniejsze, ale również dostanie się do tych danych jest bardzo, bardzo proste. To jest też miejsce, gdzie biznes spotyka się z nauką, bo my, mimo tego, że ja mam duże doświadczenie, bardzo dużo czasu pracowałem po stronie strategii i kreacji, mamy też w zespole inne osoby, które mają kilkunastoletnie doświadczenie w marketingu, no to pewnych rzeczy nie robimy, nie robimy sami, bo po prostu nie czujemy się na tyle kompetentni, więc też taki fajny temat, który ostatnio jest na standardach, współpracujemy jedną z warszawskich, warszawskich uczelni, a właściwie uniwersytetów i przeprowadzamy własne badania własne badania, które mają nam pozwolić budować jeszcze lepsze profile psychograficzne konsumentów i jeszcze lepiej analizować dane, które, które analizujemy. To jestem ja i to jest jakiś tam przykład tego, co nasze narzędzie może dostarczyć z punktu widzenia wiedzy o konkretnej, o konkretnej osobie. To, na czym my się skupiamy, to dostarczamy wiedzę w pięciu obszarach. To jest demografia, geografia, psychografia, zachowania i aktywność w mediach społecznościowych. To jest wiedza, którą łatwo jak widzicie, łatwo, łatwo można sobie przyswoić. Mniej więcej zobaczyć, jakim typem człowieka jestem. Jestem osobą, która lubi aktywny, aktywny tryb życia, lubię bardzo grać w piłkę. Interesuję się technologią, biznesem, filmy, głównie science fiction. Jestem najbardziej aktywny w godzinach 2022. Można się dowiedzieć, w jakich miejscach przebywałem, zarówno w online, jak i w offline. Jak dużo piszę postów? Czy te posty w ogóle są lajkowane, czy nie. Więc, czy mam jakiś tam wpływ na, na, na moją grupę odbiorców, czy nie mam. I to jest jakiś tam przykład. To oczywiście nie są wszystkie dane, które pokazujemy w naszym, w naszym narzędziu, ale przykład, który mniej więcej obrazuje, jakiego rodzaju metryki jesteśmy w stanie, jesteśmy w stanie zbudować. I e, prawda jest taka, że ta wiedza jest totalnie bezużyteczna. E, tak długo, jak nie wdrożymy jej w życie. I to jest też coś, co jest dla nas bardzo ważne, bo my. E, Stworzyliśmy, tworzymy rozwiązanie, które jest end-to-end, -end, czyli pozwalamy też na komunikację, yy, na komunikację z, tymi, z tymi ludźmi, których mamy w bazie. Więc z jednej strony mówimy, kim w ogóle ci ludzie są, a z drugiej strony pozwalamy się z nimi skomunikować w pięciu kanałach, w mediach społecznościowych, w displayu, e-mailu, mobilu i we, w kanałach własnych. Jest to wszystko dostępne z poziomu jednej platformy, w której można zarządzać tymi kampaniami, twor tworzyć testy AB, segmenty. Jest to rozwiązanie uszyte na miarę do komunikacji, która ma być zorientowana na konsumenta i na jego indywidualne preferencje. I co to wszystko daje? No, jakby wiedza, którą, którą możemy uzyskać dzięki Metrix, czy w ogóle wiedza o konsumentach, skupienie się na konsumencie, pozwala nam na tworzenie strategii marketingowych i sprzedażowych, które od samego początku y, koncentrują się wokół niego pozwalają nam na rozwój produktu, ponieważ możemy zobaczyć pewne zależności, które mogą nam pozwolić na to, żeby nasz produkt dalej rozwinąć w jakimś konkretnym kierunku. Na przykład jeżeli produkujemy telewizor i okaże się, że jakiś duży segment naszych konsumentów to są ludzie, którzy lubią, nie wiem, muzykę na żywo, no to fajnie by było dodać jakieś super fajne audio do tego telewizora. To też są rzeczy, które można, które można bardzo fajnie zaimplementować. Można dobrać odpowiednich partnerów, bo wiedząc kogo, kogo lubią, kogo śledzą nasi konsumenci, jesteśmy w stanie najlepiej dobrać partnerów, czy to influencerów, czy to inne marki, z którymi chcemy wchodzić we wszelkiego rodzaju kospromocje. Możemy łatwiej prowadzić taką codzienną komunikację z nimi, ponieważ wiemy co ich interesuje, wiemy co aktualnie, w real time jest dla nich hot i, i, pozwala, i pozwala nam też na szybkie reagowanie. Pozwala nam na zminimalizowanie ryzyka, ponieważ jeżeli wiemy pewne rzeczy, to jest nam dużo łatwiej podejmować pewne decyzje. Wyeliminowanie intuicyjnych działań, czyli tego, że mi się wydaje, to jest w ogóle coś, z czego y, słyną agencje reklamowe, bo agencjom reklamowym właśnie często się, się wydaje, że tak coś powinno być i tak też, tak też wtedy próbują, próbują robić. Kolejna rzecz to jest wzbogacenie danych sprzedażowych, bo nasze narzędzie przydaje się nie tylko w marketingu, ale też w sprzedaży. Wyobraźcie sobie, że macie wszystkie te dane, które wam pokazałem przed chwilą, e, które wam pokazałem przed chwilą odnośnie mnie i wyobraźcie sobie, że teraz macie wszystkie, wszystkie te dane o całej waszej e, cold mailingowej bazie konsumentów. O ile jesteście w stanie bardziej dobrać precyzyjny komunikat, który pozwoli wam jeszcze lepiej, jeszcze bardziej efektywnie sprzedawać e, produkty, które, które aktualnie sprzedajecie. Możecie też tworzyć spersonalizowane oferty i komunikacje, wszystko to z poziomu jednego narzędzia, a nie przelatując pomiędzy czterema różnymi miejscami w kilku różnych kanałach, więc też jest to bardzo fajna rzecz. No i jakby to, co chciałbym, żebyście zapamiętali, to jest to, że ten konsument naprawdę jest ważny i o ile dzisiaj jeszcze Niekoniecznie mega zwracamy na to uwagę, to za chwilę to będzie jakby jedyny obszar z tych trzech obszarów, o których, o których powiedziałem Wam wcześniej, czyli marka, konkurencja i konsument, na którym jeszcze będzie można dużo ugrać, bo na wszystkich innych będzie bardzo ciężko to zrobić. Więc podsumowując, marketing się zmienia, bo my jako ludzie się zmieniamy i za chwilę będzie to widoczne jeszcze bardziej. Na, na rynek decyzyjny za chwilę wchodzi generacja Z czyli ludzie, którzy już w ogóle mają wywalone na tak zwany push marketing. Oni w ogóle jakby nie chcą konsumować tych treści. Mało tego, ostatnio był artykuł, że w polskich szkołach ci ludzie w ogóle uczą się instalować odbloki. To jest część zajęć z informatyki. Więc w ogóle będzie to mega wyzwanie dla, dla reklamy, dla rynku, żeby sprostać tym, tym oczekiwaniom. No i kończą się czasy, gdzie po prostu wystarczyło świecić reklamami. Tak, to nie są czasy admina, gdzie wrzucono reklamę telewizyjną i sprzedaż po prostu rosła tak, że już nie mieściło się na flipcharcie, Teraz trzeba robić dużo więcej. Już sama obecność w mediach nie wystarcza, ponieważ klater jest tak olbrzymi, że zazwyczaj i tak te reklamy są niezauważane. Relacja klient-marka staje się coraz bardziej zbliżona do relacji człowiek-człowiek. Czyli jeżeli my y kumplujemy się z kimś, i próbujemy przez cały czas mówić tylko i wyłącznie o sobie i skupiać się tylko i wyłącznie na tym, jacy my jesteśmy i opowiadać o swoich przeżyciach, a nie chcemy w ogóle słuchać tego, co ten ktoś po drugiej stronie ma do powiedzenia. Nie próbujemy y, dostosować konwersacji do tego, co ta druga osoba by chciała posłuchać, no to po prostu przestaniemy być znajomymi. I dokładnie tak samo to działa w relacji klient-marka. Jeżeli będziemy mówić tylko o sobie, tylko o naszym produkcie, mówić o tym, ile mamy gigaherców, ramów i tak dalej, a nie będziemy mówić... W taki sposób, żeby ci ludzie chcieli tego posłuchać, no to będziemy mieć duży problem. Kolejna rzecz, trochę smutna, ale prawdziwa. Nie uciekniemy od działań reklamowych i sprzedażowych. Możemy próbować, ale prawda jest taka, że w dzisiejszych czasach jest to całkowicie nierealne, więc jedyne, co My wszyscy będą na tej sali, możemy zrobić, to możemy sprawdzić, że będą one bardziej dopasowane. Bo problemem nie jest to, że reklamy funkcjonują na rynku, problemem jest to, że one są totalnie nierelewantne nie do tego, jacy są odbiorcy. Tak ja dzisiaj mogę przeglądając internet, zobaczyć zarówno reklamę pralki, jak i proszku do prania, mimo tego, że nigdy w życiu jeszcze nie zrobiłem prania więc to nie, nie ma sensu, a mógłbym w tym samym czasie zobaczyć, nie wiem, reklamę y, fajnej nowej piłki nożnej albo, nie wiem, y, oponu, opon zimowych do mojego samochodu, bo właśnie zbliża się sezon zimowy. Więc to jest, y, to, jest, to jest też bardzo ważne i z mojej strony to wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę, nie wiem jak z czasem, ale chyba… 21.30. Okej, okay. to nieźle. <laughs> Fajnie, Szymon Szymański, Matrixa, dziękujemy.